Witam w kolejnym filmiku perfumowym. Nie wiem, jak w najbliższym czasie będzie z filmikami perfumowymi, ponieważ już się właśnie dowiedziałam, że jutro otwierają ząb, także pewnie na nowo uzależnię się od odwiedzin, ale postaram się te wcześniej nagrane i przesłane, po prostu te zaległe, poopisywać i powstawiać. Natomiast jeszcze dzisiaj nagram pewien filmik, a zainspirowałam się natrafieniem na ten zapach, czyli kawę marki Nieszowie Frank Boklet, dlatego że jest to zapach, który dodałam do tak zwanego notatnika na Fragrantice, czyli takiej opcji, gdzie mogę sobie dodawać zapachy, które chciałabym prędzej czy później poznać. I postanowiłam otworzyć trochę zapachów z tego notatnika w postaci kart i pokazać, cóż to dosyć niedawno dodawałam do owego właśnie notatnika perfumowego na fragrantice.pl. Więc dodałam kawę marki Boklet. Ja mam z Bokleta na przykład flakon Ozon, miałam też tobacco. Już pokazuję nuty. Kawa, róża, lilia. Dla mnie oczywiście brzmi ciekawie, chociaż nie wszystkie nuty są moje, oczywiście z wanilia, które ja nie znoszę. Natomiast kawa, róża, lilia. To trio brzmi dla mnie intrygująco. Następnie ten zapach marki niszowej Atelier, chyba Dior, róż, nie wiem, Sarai. Tutaj w nutach zaciekawiły mi oczywiście cynamon, śliwka oraz daktyle. Dodałam do testów również piątkę z molekuł. Tutaj już pomijając nuty, wcześniej gdzieś mi mignęło, że to jest taki zapach, który ma być takim właśnie nadmorskim klimatem, plażowym klimatem po wyjściu z oceanu, z morza. Jak już pewnie większość osób wie, jestem po prostu ogromną fanką oceanu, morza, plaży, powietrza nadmorskiego, także wciąż poszukuję ideału. Niwa, San również dodałam, taki ma być właśnie taki olejek troszeczkę. Ja w ogóle lubię takie klimaty plażowe, o ile są bez kokosowości. Marka Kerosene, zapach mamy tutaj z klementynką, z imbirem, chociaż jest kokos, także nie do końca jestem jeszcze przekonana, czy muszę poznać. Zresztą nie sądzę, żeby coś pobiło moje ukochane Dirty Flower marki Kerosene. Taki zapach dodałam. Dorian Yves Lysistel chyba. Kiedy był czas, nie zdążyłam jakby sukcesywnie realizować serii odnośnie francuskiego perfumy, a teraz po prostu dojdą mi różne inne zajęcia, więc pewnie nie zdołam, chociaż może powrócę. Warto by pewnie było oczywiście pod kątem wymagania poprawnego różnych, wielu różnych nazw perfumowych. Tutaj nuty mamy imbir, ananas, kwiat bawełny, lilia marki niszowej Isabelle. Lis Noir, czyli czarna lilia. Przypominam, że noir to nie jest coś nocnego, tylko to jest właśnie coś czarnego. Nocne to na przykład de nuit, bo nuit zapisujemy jako noc, czy też nocturne. Dodałam również lilię z Merchant of Venice, z mainstreamu Treasure Midnight Rose w wersji Elixir z Lancome. Ja kiedyś miałam klasyczny Midnight Rose, bardzo miło wspominam, ten mnie zaintrygował.